Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Zdziwieni, prawda? Dawno nie było Battlefielda 4. Postanowiłem powrócić do serii. Odcinek 68. No już kawałek drogi za nami. Kupę nagrań, które zostały przerwane. Przerwane, ponieważ nie miałem co nagrywać. Teraz okazuje się, jest fajny serwer. Jest miejsce do nagrań. Jest to serwer CSSS, czyli Centrum Szkolenia Sił Specjalnych. Polski serwer, na którym znajdziecie bardzo fajne rzeczy, ale wejdźmy do gry i przy okazji wam opowiem. Mam nadzieję, że mi się uda. Co jakiś czas są to bardzo fajne wydarzenia, w których... Czekajcie, ktoś chce przenieść naszą flagę? Fajne wydarzenia, jak na przykład Death Race, albo na przykład dorwać komandosa. Death Race to jest coś takiego, że... Są wyścigi, kto dojedzie pierwszy, ten wygrywa. A jeżeli chodzi o dorwać komandosa, to jest taka akcja, w której jesteśmy my sami wobec reszty osób grających na danym serwerze, właśnie na CSSS. I właśnie różnica jest tylko tego typu, że... Oni biegną w drugą stronę. Różnica jest tego typu, że my mamy broń podstawową. Nie widzę go. No co jest? Wstawaj. Ja pierdzielę. What the fuck? Oh fuck. W ostatnim momencie. Dobra, wracając jednak do tematu. Mamy podstawową broń, czyli tam nóż, pistolet, jakieś tam ładunki wybuchowe. Nasz przeciwnik oczywiście jest to znacznie liczniejsza grupa, która posiada chyba tylko noże, tyle co pamiętam. Więc mają, nie mogą nas daleka zgarnąć z dużej odległości. Oj! Nie mogą nas zgarnąć z dużej odległości, ale muszą nas znaleźć. My musimy uciec do jakiegoś punktu, który będzie punktem ewakuacji. Oni nie wiedzą, gdzie jest ten punkt, i to jest bardzo fajna sprawa. Zupełnie inny tryb, ich własny tryb, który może przynieść dużo fajnych emocji. Stąd stwierdziłem, że zacznę znowu nagrywać Battlefielda i zobaczymy. Przede wszystkim na tym serwerze, ponieważ ciężko jest dorwać się do serwera, który byłby ciekawy, na którym byłoby odpowiednia ilość graczy. Czekajcie, gdzieś tu jest... oj, nie, Rosjanin to jest nasz. What the fuck, co jest? Przede wszystkim musi być odpowiednia ilość graczy, prawda? Tutaj zwykle jak wchodzę na serwer, kiedy zaglądam na serwer, to jest albo 64 graczy i 10 w kolejce. W ostateczności, w najgorszym wypadku, zdarza mi się, że tam jest powiedzmy tam 40-50 osób. Czyli naprawdę nieźle. Odpowiednia ilość osób praktycznie o każdej możliwej porze. Przynajmniej tak, tak zazwyczaj trafiam. A jeżeli chodzi o... Znowu ta sama trasa, cholera jasna. Opa! Dobra, jednego mam. Drugiego drasnąłem. Także tak jak mówię, no są troszeczkę fajne tryby. Oczywiście to nie jest niestety tak, że to jest non-stop. To jest konkretny dzień, konkretna godzina. Trzeba się do tego przyzwyczaić, no. Ostatnio była taka akcja fajna, ale nie miałem możliwości, żeby zajrzeć. Nie miałem możliwości, żeby zobaczyć to i na własne oczy. Jedyne co to... słyszałem i czytałem o tym. Ale nic więcej nie dało rady. Niestety pracowałem w tym momencie. Oj, chłopie. Oczywiście to jest tryb hardcore, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył. O, patrzcie, dorwałem go. Podnieśli byście kolegę. Ej, chłopie, ja pierdzielę! Co jest? No zabity w akcji, dzięki, stary. Jaki team killing, naprawdę, no. Zabiłem go, bo i wparował. O! Pod lufę, widzieliście sami. Dobra, nie wnikajmy w szczegóły.
Okej, nie wiem co tu się dzieje z tym E. Mryga nam niestety. Ale nie przejmuje. Tak to jest w hardkorze, trzeba uważać. O, to w D tak samo. Zwykle są tam. No teraz jest spokój. O. Uwielbiam jak się ładują pod, pod lupę. To jest cudowne. Zobaczcie, że znowu gram szturmowcem. Ale uwielbiam szturmowca. Zupełnie inaczej mi się gra. Przede wszystkim mogę rzucić sobie apteczkę i się troszeczkę podleczyć. A, widziałem cię. Nie wiem, czy to odłamki lecą, co to się dzieje. Nawet troszkę się prosto dzisiaj mi idzie, łatwo. Przede wszystkim nie ma lagu. Bo to nie tylko zależy od komputera, czy od waszego łącza. Ale też od serwera. Jeżeli serwer jest za słaby, no to wybaczcie, ale będzie muliło. Niestety będzie muliło. Czekajcie, co tu jest? Czysto? Dobra. Lecimy w takim razie. Fajnie byłoby ich zajść od tyłu. A nie wiem, czy nam się uda. Ostrożnie. Co? Chłopie? Sprułeś się. Ha, 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 ha. A to jest ten sam. Czekajcie. Może nie wiem, czy ktoś do mnie strzelał. Fuck, fuck, fuck. Co się dzieje? Ja pierdzielę, skończyła mi się amunicja. No zostało mi tam parę sztuk jeszcze, ale... Co, jestem niewidoczny dla was? Czy ja jestem niewidoczny? Naprawdę, sorry, ja nie gram na kodach. Absolutnie. O, dobra. Borsuk Bartek. W końcu się dorwałeś mnie. O, 11 do 2, zaraz mnie wyrzucą z serwera za to, że pewnie gram na kodach, nie? A, pójdziemy na D. Jak się ładnie podchodzi do nich. Zaraz powiedzą, że pewnie na jakichś programach jedzie. Programista jeden. A zdarzało się, że szło mi troszeczkę lepiej niż innym i mnie wyrzucali z serwera. Jezus, przeładuj mi tą broń. Ja ci rzucę apteczkę. No. Wiecie co, pójdziemy tędy. Dan, 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 dan. Są tutaj? Patrzcie, nikogo nie ma. To jest czysto. Ostrożnie. O! Zmora. 1990. Rok starszy ode mnie. Dlatego mi tak dobrze idzie. Rok dłużej gra. O. Dobra. Nie wiem co z tym E, cały czas mruga. Olejmy sprawę. W którą stronę miałem biec? A tutaj. Drogi snajper na wschód od waszych pozycji. Spróbujmy jeszcze raz, bo... Mam bardzo fajnie. Zwykle tutaj w tym miejscu jest o tyle nieciekawie, że tutaj nie da się przejść, ani wychylić nawet. Bo po prostu lecą jeden za drugim. Chodźmy tutaj. O! Uwaga! Jakiś pierwszy. Masz apteczkę tutaj. Ktoś ci rzucił. O! Mściciel! Nie no, super sprawa. Ja powiem wam szczerze, że ja regularnie gram w Battlefielda. Jak
tylko mogę. Chociaż ostatnio mi troszeczkę przerwało. Granat. Albo dwa. Nie, mam jeden tylko. Kiedyś było takie coś jak granat V40 mini chyba, czy jakoś tak. I on był super po prostu. Trzy sztuki można było dostać. Trzy sztuki można było trzymać. No ale niestety ktoś wymyślił, że lepiej będzie, jeżeli będziemy mieli dwie sztuki zamiast trzech. No a w tym wypadku to się nie sprawdzało. No i musiałem... Ja pierdzielę! Zeskoczyli zewsząd. Okej, dobra. Była przewaga liczebna, więc jest to wyjaśnione. Na razie mi idzie w miarę dobrze, 14-5. No chłopie, pod lufę mi się pakujesz, ja pierniczę, jeszcze mój mnie zabił. Jezus, o forgive, szybko forgive, czekajcie. Dobra, jeżeli wybaczę mu, to ten jeden bilet odzyskamy. Tyle co pamiętam. I myślę, że warto. Bo jesteśmy tutaj... Tylko nie pod lufę, chłopie, nie pod lufę. Bo my skończymy wcześniej niż oni. Leży? Jezus, jeszcze jeden, jeszcze drugi. A byłem już schowany. I często mnie to denerwuje, że ja mam wrażenie, że już jestem schowany za jakąś kolumną, za jakąś przeszkodą, a nagle jednak ktoś mnie dorwie. Dobra. W razie czego jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o ten serwer. Możecie sobie zerknąć na opis, tam w opisie będziecie mieli link do tej strony, do strony tego serwera, czyli tam css.pl. Rzućmy im tutaj apteczkę. Niech się panowie leczą, ja dostanę jakieś punkciki. Jezus, to jest mój! O, fuck. Ja strzelam do swojego. Oślepili mnie. Coś ci się łapa trzęsie, nie denerwuj się tak. Podejdźmy bliżej, uwaga. Ci leżą. Coś jest nie tak. Ktoś ich dorwał. Tylko kto? Dobra, nie wiem. Mniejsza z tym, lecimy dalej. Ktoś dorwał naszych. O fuck! Od tylca. Jak? Skąd? A tego nie zabił. Ha ha ha! Troszeczkę się podleczymy. Nasz, okej. Okay. Mam przeładowaną broń, to jest... Jezus Maria! Zmorę zabiłem. What the fuck? Cholera, granat puszczę mu. Jezus, uciekaj stamtąd! Rzuć im granat! Piernicze. O fuck, dobra. Przeładujmy. Zeskakuję też. Tutaj też zeskakuję, więc też trzeba uważać. O, granat. Ktoś poleci. Rzucamy aptekę. Och, jak ja uwielbiam Battlefielda. Co prawda nie nagrywałem już od dłuższego czasu, ale i tak pogrywałem, i tak pogrywałem. Czekajcie, bo coś tu jest nie tak. I co jest grane? Czemu nie mogę podnieść ich? Granat? Zabili mnie. Okej. Ostrożnie. Dobra, pniemy się jakoś na górę. Powoli, ale do przodu. Pamiętajcie o tym, że ja nie rozpocząłem gry od samego początku. Próbuję się wytłumaczyć. No pewnie, że tak, muszę się jakoś wytłumaczyć. Dobra. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak ja gram w Battlefielda,
Dobra, może nie zawsze. Może nie zawsze, ale zazwyczaj jestem zadowolony i radosny z tego powodu, że gram. Aczkolwiek są osoby, które na to reagują troszeczkę inaczej. Które rzucają mięsem, że tak powiem, delikatnie. Rzucają mięsem i się denerwują strasznie, kiedy ktoś ich zabije, kiedy coś im nie idzie. Zupełnie nie wiem dlaczego. Przecież to taka fajna gra. Fakt faktem, czasami idzie gorzej, czasami lepiej. Tu kolega potrzebuje apteczki. A ja przy okazji wezmę sobie punkciory. I zlecimy na górę. Też nie wiem, czy teraz nie lepiej iść drugą stroną. Bo tutaj jest ostra jazda. Oj, shit, Czekajcie. Dobra, uratowałem się jakoś. Ja pierniczę. Ach, widać, że hardcore. Po jajkach mu strzelałem. Podniosę go. Jezus Maria. Ja wiedziałem, że tam będzie nie nasz. Ale zobaczyłem naszego, więc ulżyło mi. Niestety nie. O, dobra. Ja niestety przy Battlefieldzie zapominam, jaki jest czas. Nie kontroluję czasu. Przejdziemy się teraz tędy. Oczywiście tędy truptaliśmy wcześniej, a teraz tu jest otwarte, więc przejdziemy sobie tutaj. Chociaż uwaga, coś się dzieje. Coś się dzieje złego. Więc nie widzę. Puścili dymny. O! Stajemy, panie. Nie leżymy. Tu trzeba pracować. Amunicję. Dobra. Teraz pójdziemy górą, coś mi się wydaje. Chociaż uwaga, bo coś tu się dzieje. Nie ma co, trzeba podnosić swoich. Nie możemy tak tracić tiketów. Nie cierpię. Uwielbiam właściwie, dobra, nie cierpię. W pewnym stopniu nie cierpię, w pewnym stopniu uwielbiam. Jeżeli chodzi o tryb hardcore. Uwielbiam tryb hardcore, bo fajnie się pogrywa. Nie trzeba strzelać, wystrzelać cały magazynek, żeby zabić kogoś. Ale z drugiej strony, cholera jasno, trafienie swojego jest bardzo proste, szczególnie jak się rzuca granatami. Także trzeba być pewnym, że rzucając granat w jakieś miejsce, nie ma tam nikogo z naszych. O, fuck! Jakim cudem? Rzuciłem granat, granat wybuchnął i wysadziło tutaj parę innych rzeczy. Tak nie powinno być. Czekajcie, nie widzę. O, i tamten pole. Już go nie podniosę. No i teraz patrzcie, jak gdyby rzucili taki granat, to osoba, która rzuci, nie może wyskoczyć, ale za to mogą wyskoczyć jego koledzy, tak? Teoretycznie. Podniosę cię. Wiedziałem, że on gdzieś jest. Chłopak się przyczaił. Mam granat? Nie mam? Jezus, mam. Tu jest granat. Nie, dobra, słuchajcie, to nie ma sensu. Musimy ich obejść. Spróbujmy tędy teraz. Potrzebuję leczenia. A, widziałem go. Wychyla się. Podniosę tego i sobie... O. Jezus, patrzcie, ile tych ludzi tu jest. A, ostra.
Dobra, akcja. Dobra, asysta była. Ale wiem, gdzie się chowałem, wystarczy tam teraz puścić granat. Można, oczywiście, że można. Dlaczego nie? Teoretycznie można by wziąć jeszcze granatnik i to byłoby najbardziej rozsądne. Ale z drugiej strony nie cierpię używać granatnika, bo to jest zdenerwujące, kiedy ktoś biega z granatnikiem. Zamknięty teren, a gościu nagle wybiega z granatnikiem i... Jeszcze jeden? Chodź tu. Który jeszcze? O, patrzcie, jaki... Jaki szereg zabójstw. 24 do 10. Dobra, jakoś to idzie. W końcu nie lamię. Oh. Kończymy... To bo na piwo trzeba iść, okej. Okay. Ty potrzebujesz apteczki, ja widzę, bo ty już umierasz. A jako dobry towarzysz, kompan, ci dorzucę trochę. O! Dobra. Spokojnie. Okej, okej. Wejdźmy do gry. Co jest? Aha. Gościu się odrodził, ale się chce chyba ruszyć. Jezus! Jezus! Ja pierniczę, co? Boże! Teraz zlamiłem, ale nie wiedziałem, do kogo strzelać po prostu. Jak mam jedną osobę, to ja wiem, że mam do tej jednej osoby strzelać, ale teraz nie wiem, który się odwróci szybciej. O, dobra. Wracamy, bo on jest... Jest! Co to ma być? O! O! Leży! Patrz, patrzcie, wygramy! O, 17 punktów brakowało do tego, żebyśmy przegrali. Bardzo wyrównana walka. Bardzo. Okej. Okay. Teraz zerkam na zegarek, czy my zdążymy jeszcze zrobić jedną rundę? Chyba nie. Dobra, wystarczy na razie tyle. Na jeden odcinek. W następnym odcinku może zrobimy coś, uda nam się zagrać troszkę dłużej. Ale tak jak mówię, na chwilę obecną będziemy pogrywać się na serwerze Centrum Szkolenia Sił Specjalnych, czyli polski serwerek, na którym jednak jestem pewien, że nie będzie nikt nie będzie mnie oszukiwał. Że jednak dbają o to, aby nie było tak zwanych cheaterów. I widać chyba zresztą. Widać chyba zresztą. Jakoś mi poszło. Chociaż nie grałem od początku. Dobra, w takim razie dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce, być może na serwerze Centrum Szkolenia Sił Specjalnych. Trzymajcie się, pa pa.